Gdy byłem małym chłopcem, a było to już, 40 lat temu, uwielbiałem grać w Eurobusiness, polską wersję Monopoly. Dzięki tej grze my, kilkuletnie dzieciaki, wcielaliśmy się w rolę wielkich przedsiębiorców, biznesmenów, inwestorów i za papierowe, udawane dolary kupowaliśmy na planszy Eurobiznesu domki, a później hotele. Uczyliśmy się, jak zarabiać, oszczędzać, inwestować pieniądze, chociaż za oknem skrzeczał siermiężny socrealizm. Zatem, jeżeli masz podobne doświadczenia, jeżeli chociaż raz grałeś w Eurobiznes, w Monopoly i rozumiesz tę mechanikę, to już jesteś na etapie, aby zacząć mój kurs online pod tytułem Inwestowanie w nieruchomości, zarządzanie nimi od zera do rentiera. Oczywiście ta mechanika, którą znamy z Eurobiznesu, z Monopoly, jest bardzo uproszczona i pokazuje tylko rynek nieruchomości od pozytywnej strony, kiedy w zasadzie wszyscy przynajmniej na początku wygrywają. W moim kursie pokażę różne szczegóły, pokażę różne aspekty inwestowania w nieruchomości, które musisz znać, aby nie tylko w grze planszowej odnosić długookresowe sukcesy, ale także w realnym życiu. Tak było, gdy byłem małym chłopcem, a potem przyszła młodość, wejście w dorosłe życie i w pewnym stopniu zderzenie się z rzeczywistością. Nie tylko ze słów standardu bluesowego Tadeusza Nalepy, kiedy byłem małym chłopcem, dowiedziałem się, że nie zawsze w życiu można kierować się sercem, ale czasami duzi chłopcy w życiu zabiegają o forsę, o to, żeby zarobić, zaoszczędzić i zainwestować. Jakoś moje losy toczyły się w ten sposób, że upodobałem sobie nieruchomości. Na samym początku giełda papierów wartościowych nie była dla mnie szczęśliwa. Nie potrafiłem tam zarabiać pieniędzy, ale nieruchomości pokazywały mi, że są stabilne, że są przewidywalne, tylko wymagają ogromnej cierpliwości i długookresowego zaangażowania. Nie myliłem się w tym wyborze. Dzisiaj spróbuję przytoczyć Ci kilka cytatów sformułowanych przez wielkich, wybitnych przedsiębiorców, biznesmenów i inwestorów, a także prezydentów USA, którzy zachwalają inwestowanie w nieruchomości. Dlaczego? Posłuchaj. Będę podglądał jednym okiem mój ostatni wpis na blogu lesławniemczyk.pl i zaczynamy mocnym akcentem od Andrew Carnegie'ego. Ten szkocki imigrant jako 13-latek zaczynał w przędzalni z wynagrodzeniem 1,2 dolara tygodniowo. Oczywiście było to ponad 100 lat temu. Nawet z tak marnej pozycji zdołał zarobić, zaoszczędzić pieniądze i je umiejętnie zainwestować i ostatecznie zbudował imperium stalowe, które potem zostało sprzedane JP Morganowi, tworząc podstawy koncernu US Steel. Co mówił ten magnat stalowy o nieruchomościach? Posłuchajmy. 90% wszystkich milionerów staje się takimi dzięki posiadaniu nieruchomości. Na nieruchomościach zarobiono więcej pieniędzy niż na wszystkich inwestycjach przemysłowych łącznie. Dzisiejszy mądry młody człowiek lub pracownik najemny inwestuje swoje pieniądze w nieruchomości. Przejdźmy do Marshalla Fielda, który w Chicago zakładał wielkopowierzchniowe sklepy. On o inwestowaniu w nieruchomości mówił w następujący sposób. Kupowanie nieruchomości to nie tylko najlepszy, najszybszy i najbezpieczniejszy, ale także jedyny sposób na wzbogacenie się. Zwróćmy uwagę, czy to nie interesujące, że ktoś, kto specjalizował się w budowaniu stalowni i w tworzeniu sklepów wielkopowierzchniowych, podkreśla, że najlepszym sposobem na zarabianie, na dorabianie się, na budowanie fortuny to nieruchomości. Czy to nie jest dla nas zaskakujące? Bardzo podobnego zdania był John Davison Rockefeller. Jego chyba reklamować już nie trzeba, gdyż uważany jest za najbogatszego człowieka w historii, który stworzył koncern Standard Oil i zmonopolizował praktycznie w 90% handel ropą naftową w Stanach Zjednoczonych. On mawiał w ten sposób. Największe fortuny w Ameryce zostały zrobione na inwestycjach w ziemię. A jak wiemy, ziemia, czyli działki rolne,
leśne, budowlane, inwestycyjne to podstawa inwestowania w nieruchomości, bo zgodnie z prawem budynek posadowiony na określonym gruncie należy do właściciela. Spójrzmy, co o inwestowaniu w nieruchomości mówili amerykańscy prezydenci. Zacznijmy od Theodora Roosevelta, 26. prezydenta USA i laureata pokojowej Nagrody Nobla. Ten mąż stanu mówił o inwestowaniu w nieruchomości w następujący sposób. Każdy, kto inwestuje w dobrze wyselekcjonowane nieruchomości w rosnącej części zamożnego społeczeństwa, przyjmuje najpewniejszą i najbezpieczniejszą metodę usamodzielnienia się, ponieważ nieruchomość jest podstawą bogactwa. Oczywiście Theodore Roosevelt mówi o usamodzielnieniu się ekonomicznym, o usamodzielnieniu się finansowym. W bardzo podobny sposób wypowiada się Franklin Delano Roosevelt, 32. prezydent USA i daleki krewniak Theodora. To ten sam prezydent, który walczył z Wielką Depresją w Stanach Zjednoczonych i wprowadził politykę New Deal, politykę Nowego Ładu. On o inwestowaniu w nieruchomości mówił w następujący sposób. Nieruchomość nie może zostać zgubiona, skradziona ani wywieziona, zakupiona ze zdrowym rozsądkiem, opłacona w całości i zarządzana z należytą starannością jest najbezpieczniejszą inwestycją na świecie. Ja wiem, że teraz ktoś mógłby mi powiedzieć, to są cytaty sprzed około 100 lat, a teraz mamy Bitcoin, Forex, ETF-y. Czy nieruchomości naprawdę wypadają tak dobrze w porównaniu z tymi inwestycjami? Sięgnijmy po bardziej współczesne cytaty. Zacznijmy od Armstronga Williamsa, urodzonego w 1962 roku. To amerykański dziennikarz, przedsiębiorca, autor książek. I on o inwestycjach w nieruchomości mówi w sposób, który nie pozostawia żadnych wątpliwości. Teraz powiem Wam jedno, co należy wiedzieć o nieruchomościach. Powtarzajcie za mną. Nieruchomości zapewniają najwyższe zyski, największe wartości i najmniejsze ryzyko. Czy powtórzymy wspólnie za Armstrongiem Williamsem? Nieruchomości zapewniają największe zyski, największe wartości i najmniejsze ryzyko. Zapamiętajmy to dobrze. Donald Trump, 45. prezydent USA, który zna biznes nieruchomości jak mało kto. W ciągu swojej całej kariery wybudował, wyremontował i zarządzał wieloma nieruchomościami, a obecnie posiada także pola golfowe, hotele i kasyna. Co mówi o nieruchomościach? Są namacalne, solidne, piękne. Z mojego punktu widzenia są niemal dziełem sztuki i dlatego po prostu uwielbiam nieruchomości. Jedna z córek Donalda Trumpa, Iwanka, urodzona w 1981 roku, modelka i bizneswoman, poszła w ślady ojca i także inwestuje w nieruchomości. Co mówi o inwestowaniu w nieruchomości? Ano z pewnym przekąsem twierdzi w następujący sposób. Zarobiłam ogromne pieniądze na nieruchomościach. Wchodzę w nieruchomości, zamiast iść na Wall Street i tam zarobić 2,8% rocznie. Oczywiście może Iwanka Trump nie jest mistrzem inwestowania na giełdzie, ale to jest właśnie atutem nieruchomości, że tam nie trzeba mieć stalowych nerwów i wiedzy analityka finansowego, tak jak na giełdzie papierów wartościowych. Wystarczy znać się na nieruchomościach i tam zajmować odpowiednie pozycje. Iwanka Trump dodaje, że nieruchomości to przy biznesie prowadzonym na tak wielką skalę jak w rodzinie Trumpów już biznes na pełny etat. I mówi, nieruchomości to moje życie, to moja codzienna praca, jeśli wolisz, ale pochłania też moje noce i weekendy. Zatem ten pasywny dochód, który kojarzy nam się z nieruchomościami, to tak naprawdę pasywny dochód tylko na początku. Po pewnym czasie, po kilkunastu, po kilkudziesięciu latach, samo zarządzanie nieruchomościami może przerodzić się w pełnoetatową pracę, a przynajmniej wymagać tyle czasu, co pełnoetatowa praca. Abyśmy nie zamykali się tylko na cytaty pochodzące ze świata zachodniego, zobaczmy, jak sytuacja wygląda w Azji. Zacytujmy Li Ka-shinga, jednego z najbogatszych ludzi w Azji, urodzonego w 1928 roku.
On o inwestowaniu w nieruchomości mówi tak. Jak długo ludzie dążą do poprawy otoczenia swojego życia, tak długo będzie stale podsycany popyt na nieruchomości mieszkalne. Dlatego inwestycje na rynku nieruchomości mają w dłuższej perspektywie rozsądne podstawy. Z tej garści zebranych cytatów już wiemy, po co inwestować w nieruchomości i jakie rezultaty może to przynieść w długim okresie czasu, nawet jeżeli nie jesteśmy mistrzami finansów, nawet jeżeli nie mamy nerwów ze stali, po to, aby tak jak na giełdzie wytrzymać moment, kiedy jest korekta ceny, kiedy są spadki. Teraz zastanówmy się, jak to robić. Ja odpowiedziałbym na to jednym słowem, jednym przymiotnikiem. Konserwatywnie. I tutaj spróbuję znowu odwołać się do cytatu, który zaczerpnąłem od Li Ka-shinga. Li Ka-shing mówi w następujący sposób. Musiałem zaoszczędzić każdy grosz. Musiałem być silny i musiałem znaleźć jakiś sposób na zabezpieczenie przyszłości. Dlatego zawsze jestem konserwatywny. Nigdy nie zapominam o utrzymaniu stabilności podczas rozwoju i nigdy nie zapominam o rozwijaniu się, utrzymując stabilność. Ja chcę powiedzieć, że jestem wielkim zwolennikiem, wielkim fanem banków komercyjnych. Ja uwielbiam banki. Nigdy nie powiem ani jednego krytycznego słowa o działalności banków. Ale musimy pamiętać, że inwestowanie w nieruchomości przede wszystkim wymaga od nas odpowiednich nawyków finansowych i umiarkowanego wspomagania się kredytem hipotecznym. Czym innym jest kupienie nieruchomości z 90% udziałem kredytu hipotecznego, jeżeli młode małżeństwo nie ma gdzie indziej mieszkać i kupują te mieszkanie w kredycie, a potem spłacają ten kredyt z zarobionych na etatach pieniędzy, a czym innym jest finansowanie zakupów nieruchomości pod wynajem z kredytu hipotecznego. Tutaj sugerowałbym już dużo większą powściągliwość. Kredyt hipoteczny jest bardzo dobry, ale musimy umieć oszacować ryzyko związane z inwestowaniem w nieruchomości i tylko w takim stopniu, na jaki ryzyko nam pozwala, posiłkować się kredytem hipotecznym. Zatem, jeżeli nieruchomości budzą Twoje dobre skojarzenia i zainteresowanie, jeżeli odnajdujesz się w jakimś stopniu w tych cytatach, które przed chwilą wspólnie analizowaliśmy, jeżeli masz jakieś dobre wspomnienia z dzieciństwa, z graniem w Eurobiznes i Monopoly, z tym wcielaniem się w rolę wielkiego przedsiębiorcy, inwestora, biznesmena, który kupuje najpierw domki, a potem hotele, to serdecznie zapraszam Cię na mój kurs online pod tytułem Inwestowanie w nieruchomości i zarządzanie nimi. Od zera do rentiera. Oczywiście musisz mieć świadomość tego, że nieruchomości to nie jest sposób na szybki sukces. W ten sposób w ciągu roku, dwóch, a nawet pięciu lat nie zbudujesz wielkiej fortuny. Ale jeżeli w swoim życiu zawodowym, osobistym, finansowym postawisz na to, aby wybudować odpowiednie nawyki finansowe i te nawyki finansowe połączyć w praktyczny sposób z tą wiedzą, która będzie przekazana na tym kursie, to zapewniam Cię, że w pewnym momencie dojdziesz do momentu, kiedy Ty i Twoja rodzina będziecie zamożni, a może nawet w momencie, kiedy dojdziesz do emerytury, będziesz bogatym człowiekiem. I teraz znowu wróćmy do Andrew Carnegie'ego, który wspaniale wykorzystał bogactwo, które zdobył w swoim życiu. Sfinansował 2,5 tysiąca publicznych bibliotek na całym świecie, finansował wiele projektów filantropijnych i o bogactwie mówił w ten sposób. Pieniądze szczęścia nie dają, ale mogę za nie kupić każdy wieżowiec w Nowym Jorku. Życzę Ci serdecznie, abyś w ciągu Twojego życia stanął przed takimi dylematami, co zrobić z pieniędzmi, co zrobić z fortuną, przed którymi stał Andrew Carnegie. I abyś mógł kupić każdy wieżowiec w Nowym Jorku.